Co to jest? Trójeczka. Trójeczka. Trzy skarby. To idę tu. Co masz? Jedynka. Też tam chciała mieć Ilona. Najwięcej zdobyła Ilona. Proszę. Pamiętnik Ilony. O! No to trzeba mieć wyczucie i szczęście, no. Wyglądało to podejrzanie, że ona robi pierwszy ruch i od razu odkrywa swój notatnik. Zasada gry była taka, że jeżeli ktokolwiek znalazł jakiś fant, to mógł wykonać kolejny ruch. Ilona miała to szczęście, że podczas jednej kolejki wykonała cztery ruchy. To? Tysiąc. Tysiąc złotych. Pamiętnik Beniamina. No poczytamy. Nie wiem, czy chcemy to usłyszeć. Dwa. Dwójeczka. Macie 10 minut. Dwójeczka. Jedynka. Gra w sapera w dużej mierze opiera się na szczęściu. Zero. Zero. Mina, zostajesz. Tak jest. Teraz ja. O nie! Pamiętnik Michała. Pamiętnik Michała. O nie! Nie widziałam, żeby on za wiele robił notatek. Nikt go nie przeczyta, trudno. Michał przede wszystkim robił zdjęcia. I to była jego forma dokumentacji. Kocham to. Z drugiej strony, 500 złotych. 500. Jakoś nawet mi nie zależało, żeby zdobyć jakiś pamiętnik. Wiadomo, że najcenniejszy był puzel. Spojrzeliśmy się z Tomkiem porozumiewawczo i wiedzieliśmy, że tak tego nie zostawimy. 8000. A, żartujesz? No, zero. Chłopaki knują cały czas razem i prowadzą tak naprawdę kilka, moim zdaniem, pobocznych gier, które mają absolutnie wprowadzać nas w błąd. Jest. Jest? 500 zł. No, moi drodzy. 3000. 3000. W sumie 5100. Dobra. Jakieś kamienie są. Zero. Zero. O. Dobra. Ilona. To dalej, Ilona. Mam. Co masz? Puzzle? Moje znalezisko, czyli puzzle, był bardzo przykry dla Michała, no i Tomka. Mam! Mam to! Ale czad. To jest mega super as w rękawie. Teraz, kiedy Ilona ma dwa puzzle, jeżeli ona zgodzi się pokazać nam swoje puzzle, no to my pokażemy jej dwa puzzle nasze. Te takie najmniej istotne.